Dobrze, to proponuję zaczynać. Możemy zaczynać, panie Marto? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaczynam posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy. Na sali obecnych. Na sali są obecne następujące osoby. Z Prokuratury Krajowej prokurator Anna Wiśniewska i prokurator Jadwiga Jasiulewicz. Miło mi. Ze strony społecznej pani Lidia Szkurłat, tak? Marianna Wacławek oraz pan Rafał Kamiński. Pan komornik Aleksander Karol Godzik, pan Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304KK. Z Ministerstwa Sprawiedliwości mam informację, że nie będzie pana doktora Rafała Rejwera. Natomiast pytanie, czy jest pani Danuta Winiszewska, naczelnik nadzoru nad notariatem? Nie ma jeszcze. Czy z Ministerstwa Finansów pani Mariola Chmielewska? Nie ma jeszcze. Z Krajowej Rady Notarialnej notariusz pan Lech Bożemski i pan notariusz Zbigniew Popłonkowski. Jestem z Krajowej Rady Notarialnej. Zbigniew Popłonkowski. Z Komendy Głównej Policji nadkomisarz Jarosław Godos i jej młodszy aspirant Monika Krzyczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. I teraz tak. Online ze strony społecznej. Sylwia Hełminacka. Stefania Marchewka. Jest, tak. Anna Góral. Dzień dobry. Dzień dobry. Mecenas Lech Obara. No. I mecenas dr Dominik Kokoszka. Dzień dobry. Dzień dobry. To może tak, ponieważ celem dzisiejszego zespołu było omówienie zmian w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącym notariuszy, prawa o notariacie oraz o zmianie ustawy prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, a chciałbym, żeby w tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli najlepiej pani Danuta Winiszewska, naczelnik nadzoru nad notariatem, Departament Prawa Gospodarczego, a mamy jeszcze kilka osób, które są poszkodowane tutaj działalnością handlarzy, może nie tylko handlarzy, co osób zajmujących się wyłudzaniem mieszkań, właściwie mafii mieszkaniowej, to najpierw bym poprosił panią, osoby poszkodowane, pani Lidia Szkurłat, jeżeli by pani przedstawiła pokrótce sprawę, abyśmy mogli się do niej odnieść. Panie pośle, mogę coś powiedzieć? To znaczy ja mam prośbę do wszystkich poszkodowanych, żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na tej kwestii notarialnej, tak? Bo oczywiście tam przez kogo można powiedzieć, przez kogo zostały te osoby oszukane i te mieszkania zostały przywłaszczone, tak? Ale chodzi o to, żeby się skupić tutaj na temacie zespołu. Dobrze, proszę bardzo. Już? Tak, teraz pani pochyli trochę ten mikrofon. W mojej sprawie występował notariusz pan Krzysztof Kradziecki. Braliśmy pożyczkę w Gdańsku. No nie była umowa czytana tak szybko. Nie było, żeby wytłumaczył, na czym to polega. Jeszcze raz nazwisko tego notariusza. Pan Krzysztof Kradziecki. Ten pan jest właśnie, ma akt oskarżenia. Kradziecki. Krzysztof Kradziecki. A to chyba już tak, tak, bo nawet dostaliśmy na sprawę pana Kradzieckiego, ale no niestety ze względów zdrowotnych
ponieważ był badany przez biegłego psychiatrę, nie stawił się na sprawę. A z tego, co wiem, to chyba dalej działa i ja brałam pożyczkę w 2013, a już była sprawa w sądzie, a pan Kradziecki dalej podpisuje akty notarialne. A proszę powiedzieć, pan Kradziecki na rzecz kogo robił ten akt notarialny? To znaczy, pani pożyczała pieniądze? Ja pożyczałam pieniądze od pana Marcina Pietra z Gdańska. I tam podpisywaliśmy akt notarialny u pana notariusza Kradzieckiego. Ale to też nie było w kancelarii, tylko było gdzieś w jakimś budynku na pierwszym piętrze czy na drugim. W tej chwili nie pamiętam, bo to było w 2013 roku. Rozumiem, a w akcie notarialnym było zapisane, że to jest w kancelarii notarialnej? A... Tak, tak. A to na pewno nie była kancelaria, bo później był program w telewizji i reporterzy byli w kancelarii u pana Kradzieckiego, to zupełnie inaczej ta kancelaria wyglądała. Tam w ogóle żadnego szyldu nie było. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę pożyczkę, jakiej to wielkości pożyczka była? Dostaliśmy 30 tysięcy, a do spłaty było 52 tysiące. I myśmy tą pożyczkę, prawie 50 tysięcy spłaciliśmy panu Pytlowi. Ale odsprzedał mieszkanie następnym lichwiarzom i było tak, że dwóch panów kupiło, bo ja miałam też, chcieli nas wyeksmitować i telewizja zainterweniowała TVN. I ci panowie mieli na pół, połowę miał pan Adler, połowę miał pan Zdral. I później ta jedna połowa pana Adlera przeszła na jakąś spółkę Mansard. Także. I oni chcieli 70 tysięcy jeszcze ode mnie, żeby odkupić to mieszkanie. A mieszkanie jakiej wartości? Mieszkanie było warte wtedy 100 tysięcy. Mhm. Czyli tak, pani wzięła pożyczkę pod zastaw mieszkania, tak? Znaczy się, pan Pytel tłumaczył, że to jest tylko, że to nie będzie żadnego wpisu, a jak będzie wpis, to tak jak się bierze kredyt hipoteczny, nie? Ale później jak dostaliśmy księgę wieczystą, to pan Pytel był wpisany w pierwszym dziale, jako właściciel. I teraz tak, pan Pytel był wpisany jako właściciel. Państwo, ile spłaciliście? 40 ile tysięcy? 48 tysięcy. 48 tysięcy. To było, na ile była ta pożyczka 30 tysięcy? Na pół roku. Pół roku? Tak. Myśmy spłacili kwotę 12 tysięcy w ciągu pół roku, a później w sierpniu spłaciliśmy resztę 35 tysięcy, z czego pan Pytel, bo przyjechał do domu. Z tych 35 tysięcy wpisał nam tylko 18, żeśmy wpłacili, a resztę poszło na koszty dojazdu, coś tam jeszcze. Także no też nas oszukał, bo nie wpisał tej kwoty, którą wziął. A pan Pytel też jest jednym z oskarżonych w tej całej sprawie? Oczywiście, pan Pytel miał, w zeszłym roku miało się odbyć 5 spraw, ale pan Pytel się nie zgłaszał. Też mam sprawę u komornika w celu kosztów egzekucji, kosztów sądowych, 9200 zwrotu, więc pan Pytel też się, nie mogę, już 8 lat mija i nie mogę tych kosztów odzyskać. I ostatnio właśnie była sprawa, no nie wiem, w Gdańsku online miałam sprawę, no to też nie wiem, czy pan Pytel był, czy tylko po prostu jego pełnomocnik był. A proszę powiedzieć, pan Kradziecki jest oskarżony o co? Pan Kradziecki jest oskarżony też właśnie o te akty notarialne, bo ja no nie wzięłam akurat, bo Darek mi nie powiedział wcześniej, bo miałam taki, mam taki, przyszło nam z Gdańska, w wielu sprawach jest pan Kradziecki oskarżony. Tak? Tak, tak. Gdańska? Tak, tak, tak. Ja... Tak, tak, tak. Tak, bo myśmy dostali. Także ja tego nie wzięłam, bo akurat... Dostaliśmy takie. Ale to powiem pani tak, bo to by się przydało tutaj ta wiedza dla Departamentu Prawa Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani jest, tak?
Dzień dobry. Pani Danuta Winiszewska, prawda? Dobrze. My już zaczęliśmy omawiać sprawy związane z działalnością notariuszy, tych, którzy no, jakby sprzeniewierzają się trochę temu, trochę, bardzo, temu, co przysięgali jako notariusze, po to, żeby tych ludzi wyeliminować w jakiś sposób z zawodu i pomóc zarówno Ministerstwu Sprawiedliwości, jak i Krajowej Radzie Notarialnej się pozbyć tego typu osób z zawodu. Rozumiem, a czy odzyskała Pani mieszkanie? Tak, odzyskałam mieszkanie w 2017 roku. Miałam sprawę w sądzie apelacyjnym w Krakowie i unieważniona umowa została. A Panią przewieziono z... Dlaczego to był Kraków? Ja złożyłam do sądu apelacyjnego do Krakowa. Złożone były papiery. Bo pani mieszka gdzieś w okolicach Krakowa? Nie, w okolicach Świętokrzyskie. Świętokrzyskie? Kielc, tak. Aha, Kielce. I tam poszła apelacja do Krakowa. Pan Kladziecki, gdzie miał swoją kancelarię? W Gdańsku. W Gdańsku. I on jest z Pomorza. Okay. Dobrze. To ja bym prosił o taką rzecz, jeżeli to pismo, które pani dostała dotyczące liczby spraw, które były prowadzone przeciwko panu Kladziecki. Ja najwyżej przez pana Darka podam. Tak, jeżeli można było przekazać. Dobrze. Następna osoba, pani Marianna Wacławek. Jakby mogła pani w skrócie omówić sprawę. Jak pożyczkę brałam z Towarzystwa Leasingowego z Gdańska w marcu 2019 roku, więc to już było po tych wszystkich zarzutach dla pana Kradzieckiego. Sprawa dopiero u mnie się rozpoczęła, ponieważ moja pożyczka była co roku... Pożyczka z marca 2019? Tak, z marca 2019 roku. Moja pożyczka była tak skonstruowana, że co roku podpisywaliśmy akt notarialny na następny rok, bo była wzięta na 10 lat. Z tym, że no niestety COVID napisał swój scenariusz i w marcu ubiegłego roku ja, mąż i dzieci byliśmy w szpitalu i tylko ja przeżyłam, więc wszystko upadło. No i zaczęły się problemy, bo ja tej pożyczki nie przedłużyłam. A jakiej wielkości ta pożyczka była? 176 tysięcy. W ubiegłym roku miałam jej 135 do spłaty jeszcze. I chciałam ją spłacić, ale sprawy spadkowe, sprawy, miałam już klienta w styczniu na ziemię, sprzedać działkę w budach starych. No niestety 10 stycznia dowiedzieliśmy się, że po moim polu będzie leciała kolej, szybka kolej do portu lotniczego i nic nie mogę zrobić. Nie mogłam spłacić długu. No i zaczęły się problemy. Obecnie mam komornika, chcą zrobić eksmisję, a to jest moje jedyne mieszkanie. Czyli tak, 176 tysięcy złotych pożyczone, tak. Przejęte mieszkanie, tak? Od razu wpisali się do drugiego działu księgi, czyli my mamy prawo pierwokupu, natomiast oni są właścicielami. I też miałam klienta, żeby wynająć mieszkanie, żeby jakoś móc dalej płacić te raty. No to utrudnione są sprawy, bo to trzeba występować do Towarzystwa Generalnego Leasingowego, żeby wyrazili zgodę. Osoba wynajmująca miała zastrzeżenia, więc klient zrezygnował z tego wynajmu, bo ja w tym czasie bym zamieszkała z córką. A proszę powiedzieć notariuszem, kto był? Pan Krzysztof Kradziecki. A ten sam. No właśnie, i to jeszcze w 19 roku, a tu słyszę, że sprawa była do 18 roku. A jeszcze wrócę tutaj do pani Lidii Szkur. A, tam był pan Pytel. Pytel, ten, tak. Szkodowca. Pierwokupu.
Czyli a w tej chwili kto jest w posiadaniu tego mieszkania, o którym pani... Pani tam mieszka? Ja tam mieszkam i był komornik, ale po prostu nie zgodziłam się na te warunki. Powiedziałam, bo ja, napisaliśmy odwołanie do sądu. A czy wniosek unieważnienia aktu notarialnego? Nie, jeszcze nie przeprowadzaliśmy. A proszę powiedzieć, pożyczka 176 tysięcy złotych pożyczone, a ile pani miała zwrócić? To znaczy w tej chwili oni chcieli dopłacić mi do tego mieszkania 150 tysięcy i przejąć mieszkanie. Taka była propozycja Generalnego Towarzystwa. Ja się na to nie zgodziłam. Obecnie do oddania chcieli, do zwrotu chcieli 220 tysięcy, a było 140. A coś pani spłaciła im wcześniej? Tak, bo już ile jak ja wzięłam 176, to w zeszłym roku na czas podpisania aneksu było 135, czyli spłaciłam 30-40 tysięcy. No ale nie mógł się odbyć podpisanie aneksu, ponieważ mąż już nie żył. Mhm. Spłaciła pani 135? Spłaciłam 40 tysięcy, bo 176 wzięłam, a w zeszłym roku było 135. Ja spłacałam według harmonogramu. Hmm. Czyli spłaciła pani 40 tysięcy, zostało 135, tak? Tak. Przepraszam, ma pani ten akt notarialny mam, przy sobie? Mam, wszystko mam. Można go poprosić? Proszę bardzo. Zostało 135, a oni żądają... Teraz 220 tysięcy. No ale już w tej chwili to chcą przejąć, więc ja jestem między komornikiem a sądem i mieszkaniem moim. 220 tysięcy. Chcą dopłacić 150. Chcieli dopłacić 150 i przejąć, a w tej chwili jest na etapie, że chcą przejąć bez dopłaty. Jak mówię, to nie była moja zła wola, że nie płaciłam, tylko po prostu zbieg różnych tragicznych sytuacji. I nawet pola nie mogłam sprzedać. Zaraz się zapytamy tutaj, bo ja już nie pamiętam dokładnie, kiedy ustawa weszła, ale... Okej. Czyli tak, jeżeli chodzi o wniosek unieważnienia aktu notarialnego, to na razie pani nie... Jeszcze nie był składany. Bo to pan Lech Palczewski prowadzi moje sprawy teraz i jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Czekamy na odpowiedź sądu. Rozumiem, a jeżeli chodzi o kwestię, bo nie zajrzałem jeszcze do aktu notarialnego, w sensie nie przeczytałem go. Tam są wpisane pewnie 3 siódemki, tak? Tak. Tak, że pani... Prawdopodobnie tak. Hmm. Proszę pani, a czy postępowanie karne jakieś się toczy w pani sprawie? Nie. Nie wiem, ja nic nie wiem, bo ja dopiero się dowiedziałam teraz. Pani zawiadomienie. Przepraszam, kradzieckim, przepraszam, kradzieckim. Nie. A czy żadnych pism pani nie kierowała do prokuratury? Też nie. Ja jestem świeża w tym temacie. Mnie zeszły rok to miałam wyjęty z życiorys. Ja dopiero w zasadzie od lata zaczęłam funkcjonować. Ten COVID też mnie trochę przeorał. Więc jeżeli panią ktoś reprezentuje, powinniście państwo złożyć zawiadomienie. Teraz zgłoszę do pana Lecha. Tak, bo też jest to podstawa potem do postępowania cywilnego. Mhm. A postępowanie cywilne bez karnego jest znacznie utrudnione. Rozumiem. Przepraszam, a pani prokurator, a czy to zawiadomienie to gdzie złożyć? Czy to też jakby do Gdańska ewentualnie, czy... Bo to jest kradziecki, nie? Umowy, czyli tak, do Gdańska, tak? I powołać się na tą sygnaturę gdańską, tak? Oni tam ewentualnie... Czyli...
dobrze by było rozważyć tutaj do prokuratury regionalnej, ona już po prostu ewentualnie... Dobrze. Od razu... Mam prośbę, szanowni państwo, jakby państwo wyłączyli teraz mikrofony, dobrze? I kto z państwa teraz zabiera głos? Pan Wilczyński, tak? Nie, no już wszystko powiedziałem, to może moja wina, bo ja tutaj miałem cały czas włączony mikrofon. Bardzo przepraszam. Dobrze, to proszę bardzo, pani. Do państwa taką prośbę, że jeżeli macie już informację, że na waszą szkodę zostało popełnione przestępstwo, nie zwlekajcie ze złożeniem zawiadomienia. No bo to jest kwestia też utraty dowodów. Czasami państwo składacie te zawiadomienia po kilku latach. Niektórych dowodów nie da się przeprowadzić już, bo albo niektóre osoby nie żyją, albo jakieś dokumenty zostały gdzieś utracone i jest to niemożliwe do odtworzenia. Jeżeli czujecie się pokrzywdzeni, jak najszybciej należy takie zawiadomienie do właściwej jednostki skierować. Nawet jeżeli skierujecie do złej jednostki, to ta jednostka przekaże wasze zawiadomienie, uznając się za niewłaściwą, do prokuratury właściwej. Także proszę nie czekać, a jeżeli macie pełnomocnika, to tym bardziej, jak najszybciej pełnomocnik powinien takie zawiadomienie złożyć. Przepraszam, pani prokurator, ta pani zgłosiła się do nas teraz, nie, jakiś może tydzień czasu temu, więc nawet nie wiedzieliśmy, na jakim to jest etapie i co się tam dzieje w sprawie. Wiedzieliśmy tylko dokładnie, że to jest ten sam notariusz, który występuje tam w Gdańsku. Prośba, tak, jak państwo się spotykacie z osobami pokrzywdzonymi, to pierwsze co ustalenia w kierunku, czy jest prowadzone postępowanie karne, czy zostały podjęte działania cywilnoprawne. Jeżeli nie, to pierwsza taka porada to powinna być w tym kierunku, żeby to zawiadomienie złożyć. Tak, ja panu mecenasowi, bo tu też był kontakt z panem mecenasem pani, więc ja mu powiedziałem, podałem sygnaturę tej sprawy w Gdańsku, żeby ewentualnie no, powołał się, że tam toczy się przeciwko panu Kradzieckiemu postępowanie, ale również mu zasugerowałem, żeby też no, tutaj weź, po prostu chodzi o cywilne działania, zawiadomił prokuraturę. Tak. Ale to nawet nie trzeba czekać na kroki pana mecenasa. Pani sama może w prostych słowach napisać, zostanie wezwana na przesłuchanie i prokurator, czy też funkcjonariusz policji, który będzie panią przesłuchiwał, on wie, jak ukierunkować takie przesłuchanie i ewentualnie jakie dalej czynności cywilnoprawne powinny być podjęte. A wystarczy zwykłe pani zawiadomienie plus kopia takiego aktu notarialnego. I to wszystko. Nawet nie musi pani pełnomocnik tego robić. Bo pani to zrobi w czterech zdaniach bez żadnego uszczerbku finansowego dla pani. I naprawdę można to napisać w prostych zdaniach, że czuje się pani pokrzywdzona i opisać, jak to zdarzenie przebiegało. Ja nawet nie wiedziałam, że w to trzeba prokuraturę wciągać, więc byłam nieświadoma tego. Dobrze, w takim razie pan Rafał Kamiński teraz. Dzień dobry. U mnie sytuacja była tego typu, że zaistniała potrzeba uzyskania pewnej pożyczki i postanowiłem takie pożyczkę hipoteczną skorzystać z takiej możliwości. I nie byłem w stanie jej spłacić ze względu na to, że komornik szedł mi na konto. W związku z tym mój kolega znalazł osobę pana Marcina Mioduszewskiego, inwestora, jego kolegę również, który postanowił wykupić moje mieszkanie, pod zastaw którego była ta pożyczka wzięta. I stworzyliśmy taką umowę notarialną wraz z umową najmu, że ja będę po zakończonej sprzedaży dalej tam mieszkał jako osoba wynajmująca już teraz. Natomiast ze względu na to, że ten komornik był na moim koncie i zajmował część wynagrodzenia, nie byłem w stanie wpłacać stawek czynszu, które pan Mioduszewski wyznaczył. W związku z tym skorzystał z
klauzuli poddania się egzekucji i zostałem usunięty z tego mieszkania. Nie odzyskałem go, w międzyczasie on je sprzedał trzeciej osobie. Jak również dowiedziałem się od kolegi, który właśnie mi go, że tak powiem, polecił, że jego też oszukał. I to na grube tysiące, więc jestem osobą poszkodowaną i złożyłem zawiadomienie do prokuratury krajowej na prośbę pana Wilczyńskiego. I teraz czekam na ruch z państwa strony. Pytanie mam takie, jeżeli chodzi o... Bo było tak, mieszkanie było zadłużone, tak? Tak. Na jaką kwotę? Około 120 tysięcy. A wartość tego mieszkania? Około 300 tysięcy. Wtedy, bo to był 2019. 120 tysięcy złotych zadłużenie, a wartość 300, tak? Tak. Panu Mioduszewskiemu spłacałem czynsz przez około 4 miesiące, no później już nie było mnie stać. Ze względu na to zajęcie komornicze. On oczywiście spłacił zadłużenie, natomiast nie zapłacił mi reszty. Reszty, czyli ilu? 180 tysięcy? No pewnie już troszeczkę mniej, no bo tam poniósł jakieś tam koszty. No ogólnie z tego co mi mówił, 160 tysięcy wydał na to, żeby pokryć moje zadłużenie plus koszty notarialne, które on sam pokrył. Natomiast nie ma reszty i przedmiotem sporu jest ta kwota około 120-130 tysięcy, jeżeli odsetki doliczymy. Już nie liczę na to, że odzyskam mieszkanie, nawet nie jest to dla mnie, że tak powiem, priorytetem w tej chwili. Pieniądze byłyby priorytetem. Marcin Mioduszewski, tak? Tak. Natomiast nie pamiętam, jak się nazywał notariusz, ale to panu Darkowi wysłałem informację. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę osobę pana Marcina Mioduszewskiego, to są jeszcze jakieś osoby, że znane są panu jakieś osoby, które w ten sam sposób zostały potraktowane? Wiem o tym, że zostało, że jest sporo osób potraktowanych w podobny sposób przez niego. Jedno z nazwisk, które mogę podać, to ten mój kolega Piotr Suchocki się nazywa. Jeżeli kontakt jest potrzebny, to mogę też przekazać. Proszę powiedzieć, prokuratura wszczęła postępowanie, czy dopiero zostało złożone? Nie wiem, czy już wszczęła, natomiast pismo zostało złożone i otrzymałem informację, że została przekazana sprawa do odpowiedniej prokuratury, okręgowej zapewne. Przepraszam, a z pisma na pewno wynikało, jako to prokuratura jest przekazane do której prokuratury, czy nie było informacji? Nie, no powinno być. A przepraszam, miejsce popełnienia, gdzie był akt notarialny zawarty? W Warszawie. No to na pewno do Warszawy. Do Warszawska. To musi pan teraz już czekać na informacje z warszawskiej prokuratury albo wezwanie? Tak, czekam na wezwanie na jakieś przesłuchanie. A jeżeli chodzi o treść tego aktu notarialnego, to było tam wpisane, że jakby pan Marcin Mioduszewski przekazał panu pełną kwotę za to mieszkanie. Jak to wyglądało? Było napisane, że została przekazana kwota 132 tysięcy, natomiast w rzeczywistości nie została przekazana. A rozumiem, nie ma żadnego... A proszę powiedzieć, przekazana, ale w gotówce... Przelewem? Przelewem. Przelewem? Przelewem. Nie było żadnego takiego przelewu, ani w gotówce też nie było. A czy jakiś dokument pan podpisywał, to pan coś odbierał? No żadnego KP czy coś takiego to nie było. Nie, nie, absolutnie. Nie, nie, nic takiego. Nie. Bo tam było tak, że miał mi wpłacić, a jednocześnie ja jemu miałem wpłacić sumę, bo zawarliśmy też umowę przedwstępną odkupienia tego mieszkania za 2 lata. Czyli akt sprzedaży nastąpił październik 2019, a w październiku 2021 miałem odkupić od niego to mieszkanie. Tak, to jest sprzedane mieszkanie za odpowiednio mniejszą kwotę. No i to jest trochę... Proszę pana, jeżeli pan dostanie informację, że ma pan się stawić w prokuraturze czy na policji w celu złożenia zeznań, proszę od razu napisać pismo, może pan Dariusz panu pomoże w kwestii o podjęcie działań cywilnoprawnych, odzyskania tych pieniędzy. No będziemy tak robić, oczywiście.
Tak, mogę, panie pośle? Tutaj więcej osób jest poszkodowanych i w tamtym poprzednim zespole był pan Kaliszek, który pan, firma pana Mioduszewskiego odkupiła od niego to mieszkanie. I tam była taka sytuacja, że próbowano pana Kaliszyka, no to znana sprawa, usunąć z tego mieszkania. Więc ta pani Słup, prezes, miała postawione zarzuty i została skazana za to, że wtargnęła do mieszkania pana Adama. Z tego co wiem, jest więcej tych osób poszkodowanych przez pana Mioduszewskiego. Więc to na tyle. Czy można? Jeżeli pan ma takie informacje, że jest więcej osób poszkodowanych i dysponujecie państwo danymi tych osób i te osoby faktycznie no, są zainteresowane, żeby było prowadzone postępowanie, to dobrze by było, żeby wskazać to w jednym zawiadomieniu. Bo wtedy mamy obraz działania całej tej grupy. Dobrze, pani prokurator, tak będzie, tutaj tak zrobimy, ale pan Kaliszyk złożył zawiadomienie, bo to on jakby miał poprzednich tych decydentów, miał z Gdańska, znaczy Gdańska, Warszawy, ale jakby związanych z Gdańskiem. I też był przesłuchiwany w prokuraturze regionalnej, przez prokuraturę regionalną w Gdańsku. Więc też tak, tu pan złożył zawiadomienie, pan Kaliszyk złożył zawiadomienie i to się proceduje. A następne osoby, jeżeli będą się zgłaszać, będę im pomagał i będę pisać do prokuratury ewentualnie, żeby podjęły czynności. I dobrze by było, żeby też wspomnieć, tak, że już są prowadzone inne postępowania w tym przedmiocie, to wtedy prokurator rozważy możliwość połączenia ich do jednego wspólnego. Dobrze, to ja rozumiem, że w tej sprawie z pana Rafała Kamińskiego to pójdzie też i pismo, żeby te sprawy będą ułożone tak, ile tych spraw jest. Ja mam prośbę tylko na 3 minuty przerwy technicznej. Dobrze? Przepraszam bardzo, ale muszę telefon wykonać. Thank you.
Dziękuję za cierpliwość. Wracamy do posiedzenia. Teraz proponowałbym przejść do sprawy związanej z omówieniem zmian, krótkim omówieniem w ustawie o notariacie i proponowanych zmianach, bo z tego co się zorientowałem, najważniejszą zmianą, która jest tutaj dokonywana, jest to, że rozszerza się w pewien sposób zakres obowiązków notariuszy. Tak? To jest artykuł 79, który mówi, że notariusz rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej dotyczące ustanowienia obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami dotyczącymi tego lokalu, jak również rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej dotyczące przyłączenia i odłączenia nieruchomości lub ich części związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali wraz z ujawnieniem w księgach wieczystych ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń w rozporządzeniu oraz innych praw i roszczeń, a także zawiadamia o dokonanym wpisie wnioskodawcą oraz osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić, pouczając o terminie i sposobie zaskarżenia oraz skutkach niezaskarżenia wpisu. Ja może oddałbym głos tutaj do pani dyrektor, przepraszam, naczelnik, tak, bo to rzeczywiście jest dosyć istotna zmiana, ona ułatwia jakby funkcjonowanie. Natomiast czy są tu jeszcze jakieś inne zmiany, które no, w pewien sposób wpływają na funkcjonowanie notariatu w związku z pracami na przykład naszego zespołu? Jeżeli chodzi o zmiany i te, które pan wymienił, na pewno ta zmiana jest bardzo istotna, ale nie jest jedyna. Pierwszą istotną zmianą jest kwestia ustrojowa, mianowicie doprecyzowanie, że notariusz ma status funkcjonariusza publicznego. I to jest zmiana, no, powiedziałabym, bardzo istotna. Natomiast kolejne zmiany są w pewnym sensie pokłosiem tej podstawowej, mianowicie planowana jest zmiana dotycząca postępowania dyscyplinarnego związanego z nadzorem nad notariuszami i notariatem. I w związku z tym, że właściwie do tej pory notariusze funkcjonowali jako funkcjonariusze publiczni, ale w kontekście prawa karnego, w tym momencie sytuacja będzie już, myślę, że jasna. Oczywiście, jeżeli w takim kształcie, o którym pan powiedział, ta ustawa wejdzie w życie. I wówczas mamy sytuację tego rodzaju, że notariusze, którym zwiększamy z jednej strony zakres uprawnień, i to jest to, o czym pan powiedział, czyli możliwość rozpoznawania wniosków i dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych, ale równocześnie planowana jest też możliwość nowa, jeżeli chodzi o notariuszy, aczkolwiek pojawiła się już historycznie wcześniej, mianowicie możliwość wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Więc to, jeżeli chodzi o te dwie kwestie, czyli księgi wieczyste i notarialne nakazy zapłaty, to niejako poszerzenie uprawnień. Natomiast w związku z tym i w związku z tym, że doprecyzowujemy, że notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, zwiększony jest nadzór i przeredagowane postępowanie dyscyplinarne, w związku z czym między innymi pojawi się rzecznik dyscyplinarny, który będzie również, jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, miał określone uprawnienia i będzie mógł też współpracować razem z Ministerstwem Sprawiedliwości, które określone uprawnienia, jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, w tej chwili posiada, i również z samorządem notarialnym, tak by ten nadzór był bardziej, powiedzmy, ścisły i odpowiadał temu, jakie uprawnienia notariusze w przyszłości będą mieli. Także to tak, jeżeli chodzi o ogólny zarys. Generalnie jest propozycja taka, na rozumiem, że jest w tej chwili na etapie prac rządowych, tak, czy ministerialnych jeszcze? Nie. W tej chwili projekt został przedstawiony stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Oczekuję w tej chwili na uwagi. No, miejmy nadzieję, że jeżeli tutaj ten etap się pozytywnie zakończy, to w najbliższych, myślę, tygodniach Rada Ministrów już będzie mogła zająć się projektem. Rozumiem. Czy państwo macie jakieś pytania tutaj? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani naczelnik. Chodzi o dwie kwestie. Kwestia nagrywania czynności, bo
Wiele tutaj było przykładów takich, że no, mówi się, że u notariusza było tak, że tam nie czytał, nie poinformował, nie wiadomo jak to było. Czy były przekazane pieniądze, czy nie były przekazane pieniądze, jak to wyglądało? Czy ta kwestia będzie rozważana, czy jest w ogóle rozważane nagrywanie czynności notarialnych? A druga, gdzieś z doniesień prasowych, bo nie mam tego projektu, jakby nie mogłem znaleźć, chodzi o tutaj, jeżeli na przykład notariusz ma postawione zarzuty. Czy będzie mógł wykonywać swoje, nadal swoje czynności? To by było na to. Dziękuję. Poruszył Pan bardzo istotną kwestię, bo do tej pory de facto minister sprawiedliwości w sytuacji, kiedy notariusz miał przedstawione zarzuty, czy też toczyło się postępowanie dyscyplinarne, a nawet takich zarzutów karnych nie miał przedstawionych, nie mógł zawiesić notariusza. I ten projekt właśnie o tego rodzaju uprawnienia ministra sprawiedliwości zostanie powiększony, jeżeli tak to mogę ująć, ponieważ tak historycznie też rzecz ujmując, zdarzały się takie sytuacje, że były przedstawione notariuszowi zarzuty w postępowaniu karnym, natomiast nawet czasami prokurator zwracał się do ministra sprawiedliwości z zapytaniem, czy został zawieszony notariusz. Notariusz nie mógł być zawieszony do tej pory przez ministra sprawiedliwości, ponieważ minister nie ma do tej pory takich uprawnień, ale dostrzegając właśnie tutaj pewną lukę i potrzebę w tym zakresie, projekt o taką możliwość został uzupełniony. Zresztą, jeżeli chcielibyście się Państwo zapoznać z tym projektem, na stronie RCL-u, na stronach, które dotyczą rządowego procesu legislacyjnego, można się zapoznać z tym projektem. Jest uzasadnienie do projektu zmiany ustawy, jest również ocena skutków regulacji, ewentualne uwagi, które zostały zgłoszone przez różne podmioty. I też, co bardzo charakterystyczne, widać, że te uwagi, które zostały zgłoszone przez podmioty związane ze środowiskiem notarialnym, bardzo oprotestowały, szczególnie tę część zmian dotyczącą postępowania dyscyplinarnego i również kwestie związane z ewentualną możliwością zawieszenia notariuszy. Także no, jest to, jeżeli na przykład Państwo przeczytacie uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Notarialną czy też Stowarzyszenia Notariuszy, bardzo widoczne, że ta kwestia jest drażliwa dla środowiska notarialnego, ale to też pokazuje, że taka potrzeba istnieje w tym momencie i też mając do czynienia ze skargami, które się pojawiały w związku z sytuacjami właściwie do tej pory zaistniałymi. Tak jak Pan powiedział, te kwestie związane na przykład z zarzutami braku odczytania aktu notarialnego się pojawiały. I jak najbardziej, jeżeli chodzi o moje stanowisko, ale tu tylko mówię o tym, jak ja oceniam tę sytuację, uważam, że nagrywanie w kancelarii notarialnej to jest coś, co przyszłościowo rzecz ujmując byłoby bardzo przydatne i pozwoliłoby na dokumentowanie szeregu czynności i ewentualne wykluczanie wątpliwości. Natomiast wiem, że do tej pory był pewien opór i ten opór, powiedziałabym, był zarówno ze strony środowiska notarialnego, jak również w związku z tym, że wcześniej, jeżeli chodzi o samo Ministerstwo Sprawiedliwości, w nieco innej formie sam nadzór nad notariuszami był sprawowany. Również tutaj, że tak powiem, część osób, która do tej pory się tym zajmowała, dość niechętnie była nastawiona. Natomiast no, w tej chwili mamy pewne zmiany, jeżeli chodzi o sposób wykonywania nadzoru. Powstał nowy wydział, który się zajmuje tymi sprawami, więc mam nadzieję, że w przyszłości ten kierunek będzie utrzymany i jeżeli chodzi o możliwość nagrywania, że w przyszłości taka możliwość będzie, aczkolwiek nie jest to element tego projektu, o którym mówimy w tej chwili. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z gości online chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli można, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Lech Bożemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. W nawiązaniu do wypowiedzi pani naczelnik odnośnie pewnych uwag Krajowej Rady Notarialnej, czy też, tak jak powiedziano, środowiska notariuszy, proszę zwrócić uwagę i chciałbym tylko tutaj dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o zawieszenie notariusza w wykonywaniu czynności, nasze uwagi dotyczyły głównie zawieszenia z mocy prawa, a nie zawieszenia przez ministra sprawiedliwości, dlatego że w projekcie przewidziano sytuację, że samo postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa powoduje automatyczne zawieszenie na czas nieokreślony
notariusza. To oznacza, że notariusz w tej chwili na tle innych zawodów prawniczych, nawet osób zatrudnionych, gdzie stosunek pracy jest daleko bardziej mocniejszy, gdzie mamy powołanie, gdzie mamy urzędników państwowych, gdzie mamy funkcjonariuszy nawet, to odpowiedzialność notariusza będzie tutaj najsurowsza. Postępowanie karne może trwać na przykład 5 lat, może zakończyć się uniewinnieniem notariusza, on w tym czasie będzie całkowicie pozbawiony prawa wykonywania zawodu, czyli oznacza to po prostu śmierć zawodową dla notariusza, nawet jeżeli zostanie kiedyś uniewinniony. Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne i nie wydaje mi się, żeby to było konieczne, aż tak drastyczne rozwiązanie. To jest, myślę, ważne, konieczne uzupełnienie. I jeszcze jedno bardzo istotne uzupełnienie. Cały czas istnieje możliwość zawieszenia notariusza w wykonywaniu zawodu. Może to uczynić sąd dyscyplinarny. Nie przypominam sobie w ostatnim czasie, żeby były takie wnioski przez kogokolwiek składane. A zatem nie bronimy się i nie bronimy notariuszy. Wszczynamy bardzo często postępowania dyscyplinarne w sytuacjach, gdy są ku temu autentycznie powody. No to tylko takie, powiedziałbym, uzupełnienie, żeby była pełna jasność sprawy. Nie no, dla mnie jest jakby zrozumiałe, że trudno kogoś pozbawiać możliwości wykonywania zawodu, jeżeli nie został skazany. Natomiast odnosząc się tutaj do pana prezesa Krajowej Rady Notarialnej, to mam pytanie, to jak takie przypadki jak pan Kradziecki, który okazuje się po już pewnych działaniach podjętych przez prokuraturę, nadal prowadził proceder, który no, de facto był na szkodę wielu, wielu osób. Czy wówczas Krajowa Rada Notarialna w jakiś sposób reagowała na tego typu przypadek, czy też przypadki? No bo jeżeli nie ma możliwości zawieszenia takiego notariusza w jego działaniach, no to taki notariusz, nieuczciwy notariusz, od razu mówię, mam nadzieję i myślę, że tak jest. Jest to jeden z odosobnionych przypadków, jeżeli chodzi o notariuszy, ale jak takiego notariusza państwo no, chcielibyście odseparować, odizolować, czy nie dopuścić do kolejnych szkód wyrządzonych przez takiego człowieka? No właśnie, panie przewodniczący, pozwolę sobie zwrócić uwagę, że pan trafnie powiedział, że nie ma możliwości, czy nie powinno tak być, że nie jest to sprawiedliwe, nie jest to wręcz uczciwe, żeby człowiek, który nie jest uznany za winnego, został już kategorycznie pozbawiony prawa wykonywania zawodu. W przypadku pana Kradzieckiego, ja wiem, że tutaj emocje grają ogromną rolę, ale ten człowiek nie został skazany, to po pierwsze. Pomimo podjętych, jak pan powiedział, działań przez prokuraturę, to jest ciągle człowiek, który nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, z tego co ja się orientuję, co oczywiście nie przeszkadza, jeżeli chodzi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Krajowa Rada Notarialna akurat w tej sprawie zwróciła się do Izby Notarialnej w Gdańsku o przeprowadzenie wnikliwego postępowania i z tego co wiem, to postępowanie wyjaśniające cały czas się toczy. W tej sprawie zresztą nikt z osób uprawnionych, na przykład minister sprawiedliwości, również nie składał wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko temu notariuszowi, a zatem nie mówimy tutaj o braku uprawnień, tylko mówimy tutaj o określonej ocenie konkretnej sytuacji. Zapewniam, panie przewodniczący, że jeżeli pan Kradziecki został skazany za przestępstwo umyślne, to nie będzie dla niego miejsca w notariacie. Natomiast na dzień dzisiejszy no są dwie możliwości. Można wszcząć postępowanie dyscyplinarne i w toku tego postępowania dyscyplinarnego zawiesić go w wykonywaniu zawodu. Natomiast no proszę ciągle pamiętać, że mamy do czynienia z osobą, która no nie została skazana i gdzie toczy się cały czas postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Natomiast ja mogę podać
liczne przykłady, gdzie notariuszom, którym postawiono zarzuty, zanim zostali skazani przez sąd powszechny, notarialne sądy dyscyplinarne takie osoby wyrzucały z zawodu, tak już mówiąc wprost i kolokwialnie. Natomiast proszę też, żeby Państwo, bo ja wiem, że rozpatrujemy tu niezwykle wrażliwe społeczne sprawy. Ja się dzisiaj, dlatego ja rzadko się pojawiam na Państwa posiedzeniu, przeważnie jest to Pan Wiceprezes Szymański, ale dzisiaj postanowiłem osobiście jak gdyby przysłuchiwać się i też zabrać głos, ponieważ mam świadomość wrażliwości spraw, które Państwo rozpoznajecie. Natomiast proszę też pamiętać o jednej rzeczy. Notariusze sporządzają co roku około 20 milionów czynności notarialnych, z czego około 3 milionów aktów notarialnych. Sprawy, o których my mówimy, to nie są nawet procenty, to są promile. To nie zmienia oczywiście krzywdy ludzi z tych promili, dlatego trzeba o każdym pojedynczym wypadku mówić, ale w kontekście tych wszystkich pytań o nagrywanie, o tych wszystkich rzeczy, musimy, proszę Państwa, pamiętać, że do nas przychodzą ludzie, powierzając nam swoje prywatne, często bardzo intymne sprawy. Oni nie chcą być, przepraszam za słowo, totalnie inwigilowani. W związku z tym tajemnica notarialna jest gwarancją między innymi tego, żeby osoby, które dokonują czynności notarialnych, mogły się czuć bezpiecznie w zakresie ochrony swoich prywatnych spraw. I tu nic nie zmieni to, czy notariusz będzie funkcjonariuszem publicznym, czy tak jak jest dotychczas osobą zaufania publicznego. To jest tak jakby ta pierwsza sprawa, więc my naprawdę bardzo mocno to monitorujemy i jeżeli są jakieś sprawy, deklaruję oczywiście daleko idącą w tym zakresie współpracę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem wielokrotnie. Otóż duża część osób pokrzywdzonych, znajdujących się w dramatycznej sytuacji rodzinnej, finansowej, no życiowej, krótko mówiąc, no niekiedy, i to każdy notariusz ze swojego doświadczenia powie, niekiedy skłonna jest zawrzeć każdą umowę, która ich chwilowo ratuje z opresji. I tu się biorą całe nieszczęścia, ponieważ bardzo ciężko jest odmówić dokonania czynności, która formalnie jest zgodna z prawem. I tu jest też apel do wszystkich osób no, pokrzywdzonych, do wszystkich, no pokrzywdzeni to już mają, że tak powiem, wyciągnęli pewnie te wnioski. Ja tutaj no, przysłuchiwałem się na przykład jednej, już nie chcę wracać do konkretnej sprawy, że w akcie notarialnym było zapisane, że ktoś otrzymał określoną kwotę pieniędzy, a teraz tutaj pan mówi, że tej kwoty nie otrzymał. No to ja zadaję pytanie, to dlaczego pan na Boga podpisał akt notarialny i potwierdził pan własnym podpisem, że pan otrzymał pieniądze? Dlaczego pan to zrobił? Przecież znał pan treść tej umowy, a potwierdził pan, że otrzymał pan pieniądze. Czyli krótko mówiąc, potwierdził pan nieprawdę notariuszowi, przez to działał pan sam na własną szkodę. Więc pytanie, dlaczego pan to zrobił? No i nie oczekuję teraz pytań, nie oczekuję teraz odpowiedzi, tylko proszę Państwa, wielokrotnie my odbieramy od strony oświadczenia. Otrzymał pan pieniądze? Tak, otrzymałem pieniądze. Zapłacono panu? Tak, zapłacono. No nie oczekujcie Państwo od notariusza i tu nagrywanie nic nie pomoże. Powiem więcej, nagrywanie będzie gwoździem do trumny tych pokrzywdzonych, bo jeżeli przy kamerach i do mikrofonu powiedzą, że otrzymali, to już naprawdę nic ich nie jest w stanie uratować. To będzie dowód taki totalny na właśnie niefrasobliwość przy zawieraniu umów. To jest, proszę Państwa, no zauważcie Państwo, mówimy tutaj o dokumentowaniu aktów notarialnych. Duża część społeczeństwa polskiego podpisuje umowy bankowe, które są tak skomplikowane, że nikt, nawet prawnicy ich nie rozumieją, podpisują, są klauzule małym drukiem. Nikt nie mówi o nagrywaniu umów bankowych. Wszyscy to podpisują bez czytania, nie czytając. Potem są tragedie, bo okazuje się, że odsetki zabezpieczenia są nie wiadomo jakie. A zatem, proszę Państwa, to trzeba minimalnego kroku staranności. Oczywiście notariusz powinien wytłumaczyć na tyle, ale i notariusz, najlepszy notariusz, najuczciwszy notariusz nic nie zrobi, jeżeli strona z pełną premedytacją do aktu notarialnego oświadczy mu po prostu nieprawdę. Nie jesteśmy cudotwórcami, nie wejdziemy w głowy tych, którzy podpisują umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, mogę? Ja do pana prezesa.
bo tutaj składaliśmy już wielokrotnie, nie wiem w którym to było roku, listę notariuszy, bo to trzeba podkreślić, że my nie mówimy o wszystkich notariuszach. To są jednostki. Złożyliśmy listę takich notariuszy. Prosiliśmy o przeprowadzenie kontroli. Ile tych aktów było zawieranych, przywłaszczenia na zabezpieczenie? Jak to się odbywało? Państwo tu złożyliście deklarację, że takie kontrole będą. Teraz dowiadujemy się, że my mamy składać tutaj wnioski o podjęcie czynności dyscyplinarnych. Powiem tak, my często ci ludzie się do nas zgłaszają i zgłaszali. My, mówię, umowy, które były zawierane, jeżeli pani z Kielc, tak jak tutaj był przykład, jeździła do Gdańska, żeby zawrzeć umowę przeniesienia tej własności, dlaczego ona nie mogła tej umowy zrobić na przykład w Kielcach? Ma pan całkowicie rację, ale to też budzi mój wielki niepokój. Przyjeżdżały na przykład do jednego z notariuszy w Warszawie, nie będę mówił nazwiska, przyjeżdżali firmy i lichwiarze z całej Polski. To też jest bardzo zastanawiające. Nie sądzi pan prezes, że do jednego notariusza czuli się jak u siebie, nie wiem, w biurze? Tak opowiadali, bo zwracali się do siebie na pertę, więc się dobrze znali. Trzecia sprawa to jest, mówię, że ja się dziwię, że na przykład było głośno o komornikach, prawda? Też są funkcjonariuszami publicznymi. I oni na przykład nagrywają czynności. Ja tutaj jest pan komornik akurat ze mną. On nagrywa czynności i może nawet się wypowiedzieć. Te czynności mogą pozwolić na to, gdy są jakieś wątpliwości, odtwarza się takie nagranie i jest wiadomo, czy funkcjonariusz publiczny zrobił to profesjonalnie i zgodnie z prawem, czy nie. Tak samo jak tutaj, jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne. Jak pan prezes mówi, że no, nie było takich. Pan Kradziecki na przykład, pan notariusz Kradziecki wykonywał swoje czynności. To co, prokuratura się pomyliła, no, jest akt oskarżenia, on się w ogóle nie stawia do sądu, a wykonuje czynności. To albo jest chory, albo zgłasza się do sądu i chce sprawę wyjaśnić jako prawy obywatel. Przecież prokuratura nie wymyśliła tego, prawda? Są postawione zarzuty. Oczywiście domniemanie niewinności, ja to wszystko rozumiem, ale prokuratura też ma wątpliwości i chce to wyjaśnić, prawda? Jest to w sądzie. Jest to, można powiedzieć tak, jest to zorganizowana grupa, ja nie mówię o notariuszach, tych tutaj panów, którzy udzielali te pożyczki. I mówię, to było w wybranych kancelariach w całej Polsce, Gdańsk, Warszawa, Katowice, znaczy chodzi o Śląsk, przymierzam nie Katowice, tylko na Śląsku. I to byli wybrani notariusze i tamte osoby tam jeździły i traciły majątki. Panie prezesie, tam jeździły i traciły majątki. To nie jest samochód, to nie jest jakaś rzecz, ale oni tracili ostatni swój dorobek życia, czyli mieszkanie, domy, działki. I wie pan, żadnej empatii nawet nie macie państwo, jeżeli chodzi do tych pokrzywdzonych. No trzeba się zastanowić, trzeba też tym ludziom pomóc, oczyścić te swoje, prawda, struktury z tych osób, które no, nie nadają się do zawodu. Ja nie mówię tu, nie oceniam, broń Boże, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu jakaś chwila refleksji nastąpiła. Widzę, że państwo, na przykład komornicy, ile komorników zostało zawieszonych, ile jest spraw w sądzie, prawda? Teraz ostatnio też wpłynął, widziałem na stronie prokuratury krajowej akt oskarżenia przeciwko komornikowi, który sprzeniewierzył pieniądze wierzycieli. Można? Można. Ja nie mówię, że wszyscy notariusze są źli. Nie. Bo ja nawet słyszałem od niektórych notariuszy, że oni jak zobaczyli, że to jest przywłaszczenie na zabezpieczenie, w ogóle nie chcieli tego robić. Nie chcieli, powiedzieli, że tego nie zrobią,
proszę, szanowny kliencie, iść do innej kancelarii, my tego nie zrobimy. To dlaczego w wybranych kancelariach takie umowy można było podpisać? Tłumaczyliście się Państwo, że to jest umowa nienazwana. Ja wszystko rozumiem. To notariusz stoi na straży praworządności, stoi na straży prawa i on, jeżeli ktoś powie, że jakiś zapis jest niezgodny z prawem, to też go można będzie podpisać? No panie prezesie, no, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie. To powinno być zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, tak? Jeżeli strony oczywiście się zgadzają, oczywiście, ale też powinny być poinformowani, bo niektóre były kancelarie takie i są kancelarie, że on nawet pieniądze, jest przelew, są zapłacone pieniądze, jest to potwierdzone, podpisuje jak chociaż notariusz nie powinien tego czynić, ale niektórzy notariusze tak robią. Dziękuję bardzo. To znaczy, wie pan, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Tak, tylko prośba krótko, bo no mamy 15 minut. Postaram się dosłownie w kilku zdaniach. Bardzo bym prosił, żeby nie wkładać w moje usta rzeczy, których nie powiedziałem. Otóż w żadnym wypadku nie powiedziałem, że można zawierać umowy sprzeczne z prawem. Muszą być one zgodne z prawem. To po pierwsze. Po drugie, porównanie działalności notariuszy z komornikami nie do końca jest precyzyjne. Proszę pamiętać, że różnica jest podstawowa. Komornik dokonuje czynności egzekucyjnych na zasadzie przymusu państwowego, często wbrew woli stron. My działamy wyłącznie za zgodą stron. Tu u nas nie ma elementu przymusu. To tak tylko na marginesie, że porównywanie tych dwóch zawodów w tym aspekcie no, nie wydaje się prawidłowe. Jeżeli chodzi o zarzut braku empatii, no bardzo, bardzo przepraszam, ale ja bardzo wyraźnie powiedziałem, że jesteśmy i każda sprawa, która powinna być, która jest rozpatrywana, każda, nawet jeżeli to jest pojedyncza, powinna być wnikliwie zbadana. Zdecydowanie zgadzam się z panem i budzi moje zaniepokojenie również takie wycieczki, taka turystyka do poszczególnych kancelarii i bardzo uważnie się temu będziemy przyglądali. Tylko chciałbym jeszcze raz podkreślić, proszę państwa, żeby to nie umknęło. To są wszystko pojedyncze wypadki, które powinny być jak najbardziej zbadane. I na koniec to, co pan powiedział odnośnie tego, czy prokuratura się myli, czy się nie myli. Ja nie wiem. Myślę, że to, czy prokuratura się myli, rozstrzygnie po prostu sąd w postępowaniu sądowym. No, takie mamy standardy w cywilizowanej Europie i myślę, że od nich nie odejdziemy, że sam akt oskarżenia nie przesądza jeszcze o winie człowieka. Jeżeli ci ludzie będą skazani, na pewno nie będą już notariuszami. Natomiast na tym etapie nie ma oczywiście przeszkód, jeżeli są ku temu odpowiednie powody i przesłanki, żeby wszcząć wobec tych osób postępowanie dyscyplinarne i z tego co wiem, to Rady Izb Notarialnych, bo one są do tego uprawnione, prowadzą w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i między innymi z inspiracji Krajowej Rady Notarialnej. To tyle, panie przewodniczący, jestem oczywiście do państwa dyspozycji, ale nie chcę przedłużać już tutaj swojej. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciał? Ktoś chciał zabrać głos? A pani Stefania Markiewicz, proszę bardzo. A pan Dominik Kokoszka, pan mecenas Kokoszka. Dobrze, proszę bardzo, panie mecenasie. Pani Stefania ma wyłączony głos w tej chwili. Panie mecenasie, jakby można było. Proszę bardzo, panie mecenasie, tylko nie słychać pana. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Po naszej stronie jest problem, czy... O. Panie mecenasie, może do mikrofonu jest kwestia. A może pan, panie mecenasie, ma wyłączony mikrofon? Dobrze, pani Stefania niech w takim razie zabierze głos. Zaraz pana mecenasa może. Dzień dobry państwu. Ja chciałam odnośnie wypowiedzi pana przewodniczącego Rady Notarialnej. Jest przypadek w Bielsku Białej,
gdzie notariusz siedzi na ławie oskarżonych, ma postawione 73 zarzuty i działa dalej. Sam pan prokurator prokuratury okręgowej w Gliwicach osobiście zgłaszał sprawę do Rady Notarialnej w Katowicach i tam dostał odpowiedź, no, że państwo z Rady Notarialnej nie mogą nic zrobić, ponieważ no, nie został ukarany do tej pory i mogą jedynie współczuć poszkodowanych. Notariusz ten działa do dnia dzisiejszego. Przez takie akty notarialne ludzie sobie odbierają życie i no jest to naprawdę oburzające. Poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, mogę powiedzieć nawet nazwisko tego notariusza, to jest pan Ryszard Ruśkowski. Natomiast chciałam również powiedzieć na temat innego notariusza, u którego ja podpisywałam w 2010 roku akty notarialne, gdzie zostało mi podsunięte do podpisu pełnomocnictwo do sprzedaży mojej nieruchomości, o którym dowiedziałam się dopiero po 5 latach. Mam postanowienie sądu, bo zgłaszaliśmy sprawę do prokuratury, zgłaszaliśmy sprawę, pisaliśmy do sądu. Mam postanowienie sądu, w którym jest napisane, że notariusz z Chorzowa, pan Tomasz Zawadzki, popełnił wobec mnie przestępstwo, nie dokonał swoich czynności notarialnych w należyty sposób. I proszę państwa, ja tym postanowieniem to jedynie co, to mogę sobie wytapetować pokój, ponieważ żaden sąd, jak wytoczyłam sprawę przeciwko notariuszowi, nie bierze tego pod uwagę. Do notariusza z Chorzowa, pana Zawadzkiego, przyjeżdżali lichwiarze z Gdańska, którzy podpisywali umowy notarialne i ludzie tracili mieszkania. Jestem również w posiadaniu właśnie takich aktów notarialnych. Więc jak ma się to rzeczywistość do tego, co powiedział pan przewodniczący? Dziękuję bardzo. Pan mecenas Kokoszka. Pan mecenas Kokoszka, jeszcze raz próbujemy. Panie przewodniczący, czy państwo mnie słyszycie? Tak, prośba jest o syntetyczne formułowanie zdań, bo ja dosłownie mam 10 minut jeszcze na dzisiejsze posiedzenie. Ja króciutko, przepraszam, bo ja po prostu z pracy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem tylko króciutko zabrać głos a propos tego, o czym zaczął zespół dzisiaj debatować, to znaczy wychodząc od przypadku pana notariusza, pana rejenta Kradzieckiego, to chciałbym tylko zacząć od takiej informacji, że w tym postępowaniu, o którym mówiła pani Lidia Szkurła, pan rejent ma 19 zarzutów w akcie oskarżenia i być może ktoś powie mało, ktoś powie dużo, to nie jest kwestia, żeby teraz oceniać tę sprawę, natomiast wszystkie one dotyczą niedopełnienia obowiązków. Czy wszystkie te zarzuty polegają na tym, że pan rejent, dokonując czynności notarialnych, pewnych obowiązków nie dopełnił? O jakie tutaj chodzi obowiązki? Przed momentem usłyszeliśmy, że przynajmniej ja odebrałem tak tę wypowiedź, że osoby pokrzywdzone, osoby, które podpisały akty notarialne z członkami czy z przedstawicielami tej tak zwanej mafii mieszkaniowej, no w dużej mierze same są sobie winne, bo przecież wiedziały, co podpisywały. Ja się z tego rodzaju twierdzeniem zgodzić nie mogę. Myślę, że podobnie jak większość z państwa. Dlaczego? Dlatego, że biorąc pod uwagę, że te umowy, które były podpisywane, no być może były zrozumiałe dla prawników, to na pewno nie były zrozumiałe dla osób biorących udział w tych czynnościach. I obowiązkiem notariusza, ustawowym obowiązkiem notariusza, za który w przypadku jego niedopełnienia może ponieść odpowiedzialność karną, jest właśnie upewnienie się, że osoby biorące udział w czynności notarialnej, obie strony lub więcej stron, w zależności od konfiguracji, rozumieją treść dokonywanej czynności i się na tę treść zgadzają. I mi się wydaje, że nawet odczytanie, już nie daj Boże szybkie odczytanie,
aktu notarialnego, który liczy kilkanaście stron, nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy przy stole zasiada laik, osoba, która pierwszy raz dokonuje tego rodzaju czynności, ona nie rozumie po prostu niuansów, albo przez nieuwagę, albo w nerwach traci pewne sensy, które w tych dokumentach są zawarte. A zatem wydaje mi się, że jakkolwiek ten pomysł dotyczący utrwalania przebiegu tych czynności, on może być z różnych powodów kontrowersyjny, to być może byłby to jakiś dobry sposób na to, żeby te osoby, które biorą udział w czynności, miały pewną gwarancję, że sam udział notariusza oczywiście jest konieczny, jest istotny, ale być może to, że ta czynność będzie nagrywana, spowoduje, że wszystkie strony staną na wysokości zadania, a w szczególności rejent, który tutaj będzie działał jako funkcjonariusz publiczny i dopilnuje tego, żeby prawa i obowiązki tych osób były zagwarantowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jeszcze... Panie pośle, jeszcze może pani Sylwia Chełminacka chciała zabrać głos, bo... Proszę bardzo, pani Sylwia Chełminacka. Dzień dobry państwu, czy mnie słychać? Tak. Halo? Tak. Dzień dobry państwu. Po pierwsze, moje zdanie w temacie jest takie, że jeżeli mówimy o nowej ustawie o notariacie, ja myślę, że tutaj po pierwsze konieczne jest nagrywanie czynności notarialnych i tutaj jak się państwo, pan, który wypowiadał się w imieniu notariuszy, wypowiadał się, że jest tych aktów bardzo dużo, tak, ale jednak przechowywanie ich dla czynności sądowych, bo to nie chodzi o to, żeby udostępniać te akty gdzieś komuś, tylko w razie czego przez jakiś czas przechowywanie dla czynności sądowych myślę, że jest niezbędne i pozytywne dla każdej ze stron, i dla notariusza, i dla osób, które podchodzą do aktów notarialnych, bo często może ktoś sobie nie zdawać sprawy, że to nagrywanie tej czynności będzie potrzebne, a potem może się okazać, że dobrze, że było, bo może wykazać pewne nieprawidłowości i całą prawdę. Także ja myślę, że to byłoby korzystne dla obu stron i bezpieczne. Uważam, że to byłoby naprawdę niezbędne i dobre. I jeżeli jakby strony i notariusz nie popełniają przestępstw, to myślę, że nie powinni mieć nic przeciwko temu. Ani strony, ani notariusze, bo no to jest tak naprawdę, jeżeli nie nagrywamy tych czynności, no powiedzmy sobie szczerze, mamy monitoring w sklepach, mamy monitoring w różnych miejscach, a teraz tutaj u notariusza nie mamy monitoringu i nie mamy nagrywania i tutaj dochodzi do różnych podpisywania bardzo ważnych umów i to jest tak naprawdę tylko droga do zakrywania różnych no, nietaktycznych posunięć, tak tutaj, powiedzmy sobie szczerze, zarówno przez stronę, jak i przez notariusza. Jakby było nagrywane wszystko, wszyscy, którzy mają czyste sumienie, mogą się nagrać i w razie czego dla sądu, dla potrzeb sądu oczywiście, bo nie chodzi o udostępnianie tego, mieć takie nagranie u pana notariusza, gdzie wpisywali różne akty notarialne. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o notariuszy, którzy są, mają zarzuty. Uważam, że notariusz, który posiada zarzuty, powinien być zawieszany w pracy. Pan notariusz Kradziecki, którego sama nagrałam, to znaczy mój syn nagrywał go przez dziurę w kurtce, powiem szczerze, i po prostu było pośmiewisko z pana notariusza, bo pan notariusz w tym momencie uciekał do swojego sekretariatu, krzyczał: nie nagrywajcie mnie, bo jestem urzędnikiem państwowym. Tak się zachowuje, przepraszam, urzędnik państwowy, to jest niegodne zachowanie urzędnika. Takich notariuszy jest więcej. Wcześniej nagrywałam notariusza Skwarlińskiego. Było to samo, po prostu parodia, dosłownie parodia urzędnika państwowego, tak? Bo jesteście państwo notariusze urzędnikami państwowymi, obojętnie czy się uważacie za przedsiębiorców, czy za urzędników, wykonujecie zawód zaufania publicznego. I tutaj należy się pewna godność urzędnika, tak? Jednak. I po prostu ja rozumiem, że nie wszyscy notariusze są przestępcami, tak? Ale jeżeli dojdzie do tego, że już jest postępowanie, taki notariusz powinien być zawieszany, bo teraz pan Kradziecki udaje wariata, toczy się postępowanie, ono się będzie toczyć, nie wiem, 2 lata, powiedzmy,
nie wiadomo, czym się zakończy, a w międzyczasie ten rzekomy wariat, tak, bo ma papiery, dokonuje masy czynności notarialnych. Nie wiem, z jakim skutkiem dla osób, które dokonują tych czynności. Pytanie, czy za chwilę nie będziemy mieli pełno pozwów, no bo pan notariusz twierdzi, że jest niezdolny do pracy, ponieważ nie stawia się w sądzie. Więc tutaj uważam, że nie ma kwestii co do tego, żeby ci notariusze pracowali. Oni powinni być zawieszani. Notariusze stali się niestety kastą, tak jak sędziowie stali się kastą. A jeżeli chodzi o... I powinna być kontrola, i to ścisła kontrola. Jeżeli Pani Sylwio, proponuję już jakby kończyć, bo już dużo jakby kwestii Pani poruszyła, a my nie za bardzo mamy w tej chwili czas na dalszą dyskusję na ten temat. Dobrze, to tylko może jeszcze, panie pośle, przepraszam, jedno słowo co do... Teraz troszeczkę się wybiłam z tematu. Dobrze, może zakończmy. To ja proponuję... Mamy zespół, może po prostu jeszcze w jednym momencie poproszę o głos, albo po prostu napiszę pismo do... Na dzisiaj proponuję zakończyć posiedzenie. Będzie kolejne posiedzenie, prawdopodobnie pod koniec sierpnia zespołu. Wtedy również ten temat poruszymy, bo myślę, że i inni posłowie też będą chcieli zabrać pewnie głos na ten temat. I wtedy będziemy mogli jeszcze do sprawy powrócić. Na dzień dzisiejszy w takim razie kończę posiedzenie zespołu i tak jak powiedziałem, przewiduję koniec sierpnia, może początek września kolejne. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Dziękujemy.